Czasem warto przenieść się w czasie i poczuć się jak u babci. A przy okazji zdobyć przepis na pędzenie bimbru w stodole, jak u dziadka. Kiedyś to było jakoś tak inaczej. Wracamy na kolejną naszą wyprawę, tym razem do... Sponsorem wycieczki jest Kefir. Do Serbii, a zakupy w Biedronce. I panie prezesie Biedronki, wciąż nie mamy żadnego sponsora. To wie pan, panie prezesie. Tak, jedziemy do Serbii, idziemy poznać Serbię, idziemy sprawdzić, jacy są Serbowie, czy... A Serbia to kraj, który był 20 lat temu bombardowany przez NATO. I mają nawet w środku Belgradu taki piękny, wielki budynek z kraterem po jednym z wybuchów. I proszę, zmieściliśmy się w minucie jeszcze 9 sekund. To ja jeszcze powiem, że słyszałem dużo dobrych rzeczy o Serbach i słyszałem trochę takich niedobrych i jedziemy to sprawdzić. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Dawno tego nie przeżywałem, mianowicie samochodem przekraczamy granicę Unii Europejskiej, będzie samochodowa kontrola paszportowa. Kiedyś codzienność każdego podróżnika, a od wielu lat jak weszliśmy do Unii, to już taka ciekawostka. Michał przewidywał, że będą duże korki, chyba jeszcze nie zaczął się tutaj okres wakacyjny, jest jak na bramkach w Katowicach. Także... 5 minut i będziemy już w Serbii. Serbia. A ja myślę, że ponieważ Serbia nie ma dostępu do morza, to tutaj nie ma sezonu wakacyjnego. Just like a seed in a garden, you will grow to be tall. Wjechaliśmy do Serbii. Dobija północ. Mamy jeszcze do Nowego Sadu 95 kilometrów, zajedziemy już do naszych gospodarzy, których znalazł Sławek. No tak koło pierwszej w nocy. Będzie niespodzianka, że dojechali z Polski. Pierwszą nocy gdzieś dojechaliśmy, ale trudno powiedzieć gdzie. Mały pód. Tu w lewo. Po co oni są jeden z drugim? I te 3 miesiące też. A, tu. Tak oto grubo po północy trafiliśmy do naszych gospodarzy. W środku Serbii, w środku nocy, pośrodku wioski, w której poczuliśmy się, jakbyśmy cofnęli się w czasie o 30 lat. Azra, nie czekaj, Azra. Nie ma żadnych śladów bombardowań. Otworzyć wrata komarci. Znasz, co jest komarac? Komarac. I mam mnogo komarci. Mnogo? To nie chcę, bo jakieś mnogo. A mrówki? I ode dwa. Gospodarze byli niezwykle serdeczni i niezwykle gościnni. Dzięki nim od razu poczuliśmy się jak u siebie w domu. Nie głodni. Nie głodni. Nie. Tu, peszkiri, tu sve što treba. Ima tople vode. Sve ima. To je vaše.
to ma śniadanie. Śniadanie, doruczę. Śniadanie, tak, tak, śniadanie. Śniadanie? No, nie wiem. Tak. Tak, tak, o, nie. Ósma, dziewiąta? Dziewiąta. Dziewiąta, dziewiąta. Udawiam, znam. Mało, okay. Mało rozumiem. Nie, my bardzo dobrze rozumiemy. Widzimy się ujutro udawiam. Dobra, o dziewiątej. Tu doruczko, ty tu na terasie. Dobrze. Kochanie, załatwiłem nam kotka. Milusi, taki kolorowy i zagraniczny. Taki jak chciałaś. Na pewno rasowy. To łóżko chyba ja sobie wezmę z Pawłem, bo to jest chyba dłuższe od tamtego. Jest tak, ja śpię na tym. Tak? Bo to nie, ty chrapiesz? Nie wiem, muszę mieć duże łóżko, bo ja się nie śpieszę. Ale nie, Paweł, to my myślę, że weźmy sobie te łóżka, bo to są dłuższe. Tam są dłuższe. Robię ten pierwszy test. No. Powiem ci, że nie ma tragedii. Serbską tradycją jest witanie gości po serbsku, czyli rakiją. Nasza pani gospodyni przyniosła nam całą flaszeczkę. Tam, ta dam, ta dam, ta dam, ta tam, ta da dam, tam, 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 ta da 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 dam, tam, ta dam, tam, tam, ta dam. Tam, tam, ta da dam, tam, 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 ta da 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 da. Tam, pani tam, powiedziała tam, tak. Konieczne ta, wam ta, zrobić dezynfekcję. Tam, tam, tam. Konieczne. Leczniczki w łazience, bo tu wiesz, pana kuturka. Szkoda, że jestem sportowcem, bo sportowcy nie piją. Nie. Jak się teraz ogarnąć? Piór woda, tak. Tylko tak na zmusi nazywa się robić. Sliwa. Sliwa. Witamy w Serbii. Ten żyrandol wydaje się, że być taki, wiesz, dobrze... Pamiętaj jeszcze nas... Niemca. Albo Turków, jak tu byli. Kiforki ładne. Tutaj są, widzicie, dynia, tutaj straszydło, tutaj drzewko, a tam pijak. O, złodziej. Złodziej, bo każdy pijak to złodziej. Zwierzyniec, krasnowód, to jest Józefu i kogoś z Boba jest ten grosu stary. Witamy rankiem. Staliśmy sobie wygodnie o godzinie 9. Spało się bardzo fajnie. Trzeba obejrzeć gospodarkę naszych gospodarzy. W nocy Gaspardina pytała się, na którą sobie życzymy śniadanie. Na godzinę 9:00 ich już ktoś je. Kociaki już wcinają. Śniadanko na nas czeka w pełnej krasie. Andrzejek łamie konwencję międzynarodową o niestosowaniu dronów na terytorium Serbii. Andrzejek, pokaż, gdzie tu latasz. Tam wysoko świeci słoneczko. O, proszę, idź, dobra, idź już sobie. Jest ładnie, w nocy nie pogryzły nas komary. To mnie bardzo cieszy. A Sławek, bo bym powiedział coś o pożywieniu, które na nas teraz czeka. Słuchajcie, chodź. Wygląda, może to być zwierzę, może to czekać coś inne, a jest to słonina. Piękna, tuściutka, wysmażona słonina. O, i jeszcze będą omleciki. Na kaczego? Chlebek, serek, miodek. Nie jakieś gejowskie roślinki, dziękuję, tylko mięcho. Dobra, idziemy obejrzeć gospodarkę. Na mnie to robi fajne wrażenie, bo jest to taka wioska i tu nie chciałbym nikogo obrazić. Sprzed 40 lat, ale prawdziwa. Czyli taka troszkę, jakby się w Polsce cofnąć do końcówki lat 70. Gospodarka taka na zielono. Bardzo ładnie, bardzo kolorowo, bardzo, bardzo fajnie nas pani gospodyni wczoraj przywitała, mimo że przyjechaliśmy prawie o 2:00 w nocy i ją musieliśmy budzić. Są koty, a gdzie są psy? Widzieliście, gdzie psy uciekły? Bo chciałem je przedstawić do kamery. Azar! Azar! Jest rzymska kolumna jońska czy rządowa? Rządowa, bo rozbita. Rządowa kolumna, bo rozbita. Nie, tak naprawdę Sławek
oczywiście się... Ej, a tu jest falus ślenia, zobacz. Musicie to zobaczyć. Same falusy. Nie ma internetu, nie ma nawet śladu po internecie. Wioska jest odległa od Nowego Sadła jakieś 20 km. Andrzej, który zawsze rano wstaje, polazł gdzieś o 6 na stację benzynową i mówi, że no nie ma kart z internetem, nie za bardzo wiedzą, ale chcieli go uraczyć kawą, a internet to w dużym mieście. Największe wrażenie zrobiły na nas posiłki, które przygotowywane były z własnych warzyw, jaj i mięs, ze wszystkiego, co rosło dookoła. Były to przepyszne, naturalne jedzenie, pozbawione jakiejkolwiek chemii. Śniadania i obiady miały smak przypominający nam te wszystkie potrawy, którymi zajadaliśmy się będąc dziećmi w latach 70. i 80. Jakbyśmy cofnęli się w czasie. Słuchajcie, boczuś, wysmażony idealnie, skóra po prostu chrupiąca. Wszystko jest oblane tłuszczem. Kaloryczne, tłuste i... No, w Polsce takie rzeczy już nie jemy, no, bo to jest wiadomo. Musimy mało kalorii, dużo jakiegoś tam zielonego, a my tak nie chcemy. My chcemy zjeść zdrowe śniadanie, tłuste, z jajkami. Mój syn jest na wezji, da się objaśnimo, da nešto objaśnimo, może? Ja patrzę, żeby na jakąś kaczkowatą kupę nie wyjść, bo jestem w samych skarpetkach. Jest natura. Bardzo mi się podoba takie coś, taka wioska. I u nas oczywiście co? U nas w Polsce nazywałoby się to agroturystyka. A tu się nazywa, że tu się mieszka na gospodarce. Sławek, bo ja znalazłem, to jest zadanie dla ciebie na dziś. O. Takie Big Brother Serbia. Kto wygrał? Bo oni tu gdzieś pędzą rakije. Ja mam podejrzenie, gdzie jest wejście do piwnicy, że my chcemy zobaczyć, jak wygląda system pędzenia rakii. No bo były schody do piwnicy i były zamknięte. No to co chwilę może być innego. Dziadziu się serbski. O, serbski dziadziu. Dzień dobry. Dzień dobry. No, ja jestem Aleksander. Aleksander, Michał. Sławek. Bardzo brawo, miło. Sławek. Brawo, brawo. Władek. Sławek. Sławek, Michał. No, no, dobro. Ja myślę, że Aleksander wie, gdzie jest wejście do pędzalni rakii. Też dostaniesz, pewnie, że tak. Słuchajcie, sytuacja nietypowa. Trochę było kłopotów. Pan nie jest przekonany do tego, żeby nam to pokazać, ale... Michał, chodź. Owo je nasze voće, jel? To je nasze voće, to su ovaj kajsije. Kajsije... 50 kila ovaj... Ovoci? Da, ovoci, dobro. Se mete u... Bure. Bure je... Da, mi žuta. Sve sad to radimo da radimo. Deset kila voća ide u, recimo, u ovo bure, a to bure je od 100 litara. 100 litrov vode? Voda? Jedan. Jedan voda? Jedan voda i voća. I onda jednego voda i voća. Jeste, voda i voća, e tako, dobro. Sad to ide napolje. I do voci i voda do tego? Jest. Da. I fermentuje. 50 fermentuje temperatura napolu. Temperatura atmosfere. Pokojowa. Temperatura atmosfere kao ljudsko telo. 35-40 stepeni. Što je veća temperatura, to brže bude. Brži ferment. Ako je temperatura manja, sporo ide. To je jednostavno, to se svake godine ide tu koliko nikog nema. I otprilike ide 100 litara.
To je 100 litara, ovo je malo više, ali 100 litara uvijek treba, treba da bude, jer fermentacija veće sate. A jest zavrijeno, zakrito? Ne, ne. Ako je zakrito, bam. Otkrito. Otkrito. I treba mešati. Mešati zato što fermentacija brže. Kad se meša. Koliko dni? Otprilike 7 dana, 10 dana. Otprilike. I kad... 7 dana ili 10 dana, zavisi ako je temperatura. Ako je temperatura veća, onda brže ide. To što je voće unutra i što je fermentacija kad je prošla, ne vidi se voće na površini. Aha, njima već je, već je palo dole. Mm-hmm. E, onda odatle se presipa u... Čili jak wszystkie owoce opadną na dół, tako, przelewamy to do tego... I idę u kazan za pečenje rakije. Kazan za pečenje rakije, to je bakarn. I tu wodę leje? Ne, samo ono. Samo ovaj... Da, voće. Samo voće. To je vatra, ovaj i... to je jedan deo jedan deo posla. Na šta je destilacija? Temperatura, alkohol ide gore. Gore, dobro. Ovo je drugi deo, to je voda i spirala koja tu jest wreszcie z wodą, gdzie ta para się pewnie skrywa. Tak, to jest para. Od... To jest isto bakar. Aha. Kuplu. To mieć. Da. Tu? Tak, da. Tu i tu. Ovdje unutra jest spirala. Spirala bakra. Zimna woda. Momentalno ne, ali kad destilacija mora voda. Zato što od pare pređe u tečnost. Može isklapati. I voda bude dogore. Voda je dogore, a para ide odavde preko ove cevi, ide unutra i curi ovdje. I tam rakija. Tako je. Rakija, koliko ima rakije? To zavisi koliko kakva je masa. Koliko će to gore? Pare godine, je? Celo taj proces otprilike 4 sata. Treba ložiti, loži se drvo sitnije, krupnije i tako dalje. I to je proces destilacije. Destilacija iz alkohola koji je ovdje, on ide gore, prođe kroz bakarne cevi, kroz ovaj bakar, kroz bakarne cevi, kroz... onu spiralu ide dole na cevku i to je... I možda pis. I tako je, ne. Ne? Ili je, da, ali je procenat koji izađe napolje. Otprilike 50 procenata. 50%? Uo. Da. 45% alkohola. A kod nas je, drugčije se meri, kod nas se meri na grad. Kod nas je, to je slaba rakija. Slaba, 46 slaba. Da. 45% je 3 slaba. Nisam baš razumela. 50, najmanje 50. Najmanje i više. I više, da. Dziękuję. Słuchajcie, no to wiemy już wszystko. Owoce...
wodzie 7 do 10 dni. Później wszystkie owoce, które sfermentują w tej beczce, przelewamy do tamtego ładnego tego. No, proces destylacji, wszyscy to znamy w Polsce. Dziękujemy bardzo za pokazanie tej tajemnicy. Myśmy próbowali, nie sreptacze, ale... Dobra. Będziemy robić sami już pędzić rakiję teraz, po tym szkoleniu. Także zbieramy już owoce. Nie wiem, czy nie powinniśmy zbierać tych z ziemi, bo pewnie one są jakieś tam już lepsze, ale... Bardziejsze? Bardziejsze, tak. Ale no... To jest, będzie... Jak się nazywa ten owoc? Brzuskwinia? Brzuskwinia. Albo mojola. Przed chwilą mieliśmy możliwość do zobaczenia w filmiku, jak się robi taką rakiję. Tutaj pan Aleksander i jego siostra oczywiście na samo wejście poczęstowali nas wspaniałą rakiją ze śliwek. Później dostaliśmy jeszcze możliwość spróbowania wersji z jabłek i nie wiem, czy tam coś nie było jeszcze innego. Także gościnność tych ludzi jest po prostu nie do uwierzenia. Myślę, że tak jak było kiedyś u nas w Polsce, tutaj jeszcze to pozostało. Polecam wszystkim to miejsce i bawcie się dobrze. Cześć! Nie pozostało nam już w tym odcinku wiele do roboty. Poza jednym, trzeba było tę upędzoną rakiję wypić. I jak to po rakii zrobiło się wesoło, bardzo wesoło, aż do świtu.